piątek. Ale co masz, haluksy teraz? Co masz, urwany biceps? Jakie masz tamte? Nie trenowałeś? Jak się będziesz tłumaczyć teraz z tej przegranej? A w main evencie walczyć będą Arkadiusz Tańcula i Amadeusz Ferrari Roślik. Jeszcze raz. I nie ma czegoś innego. Nie ma żadnych jakichś dram, nie ma żadnej sytuacji. Będzie się dzisiaj liczyć to, a nie to, co powiedział wczoraj na konferencji, tak? Właściciel jednego z najlepszych rekordów w Federacji Fame. 7 zwycięstw i tylko 2 porażki. Widzowie punktowali jednomyślnie dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje... Co poszło nie tak w walce z wiewiórem? Kurczę, ogólnie to bardzo dziwnie się czułem podczas tej walki. Bij! Bij! Biodrem uciekaj! Biodrem uciekaj! Tak, tak! Będą w dupę, nie ma nic! Bij! Przerwij do środka! Dobrze, Arek! Cios w prawą stronę! Ciosy, ciosy! Dobrze! Dawaj już, Arek! Już! Tak jak nie miałem takiej agresji, ja to już teraz przegadałem wszystko z psychologiem i nad tym wszystkim przepracowałem. Po prostu brakowało mi takiej agresji, takiej nienawiści, że po prostu, że chęci wygrania tej walki, chęci zrobienia mu krzywdy przeciwnikowi. Poprzednich przeciwników miałem takich, że po prostu ich nienawidziłem, więc to było oczywiste, tam nie było, trzeba czegoś takiego szukać. Tu problem się pojawił, bo Wiewióra lubię, szanuję i jest mega fajnym, sympatycznym gościem. Trochę nade mną ciąży presja, gdy ja jestem faworytem w tym starciu. Nie wiem, dlaczego ciągle biorę sobie do głowy gdzieś te bookmacherów, bo to są tacy bogowie, którzy tam wiedzą dokładnie, kto jest lepszy, kto nie. No i ja byłem tym lepszym, więc powinienem wygrać. I gdzieś tak to też troszeczkę ta może zbytnia pewność siebie, że to będzie easy win. Gdzieś pomimo tego, że wiedziałem, że umiejętności zapaśnicze Wiewióra są dość spore, to gdzieś stwierdziłem, że w sumie ja też mam całkiem dobre i niepotrzebnie gdzieś tam pod siatką próbowałem się z nim siłować, co nie było w ogóle, nie miało sensu, słuchajcie. On jest bardzo silny, on miał klamrę, nie byłem w stanie się z niej wyrwać. To samo jak mnie obalił już. Nie byłem w stanie spod niego tam wyjść i co prawda on też mi tam nic nie robił, że nabijał jedynie punkty tym, że był z góry. Sędzia mógł to również podnieść do góry. Ta walka była tak naprawdę... Kurde, no jestem zły, bo tak naprawdę w tej walce nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Ani nie byłem obity, ani nie byłem pobity. Była niejednogłośna decyzja, więc było blisko, no ale... Ale się nie udało. No, następnym razem, jak będzie rewanż, już w życiu nie idę z nim w żadne zapasy siłowania się. Będzie tylko stójka i unikanie tych zapasów jak najbardziej. Od razu po walce to tak troszeczkę źle się zachowałem. Obraziłem się na siebie, na cały świat. Byłem mega wkurwiony na siebie, że nie docisnąłem. Tam naprawdę brakło niewielu punktów. W tej ostatniej rundzie można było się na niego rzucić, po prostu dobić te punkty i wygrać. Bo serio, no, tam była jedna runda dla niego, druga dla mnie i trzecia tak naprawdę runda o wszystkim przesądzała. Dlatego byłem mega zły, że się nie czułem. Ja w ogóle byłem zły na swojego trenera. Czemu mi nie powiedziałeś, żebym się rzucił, że coś... Ale ja tego w ogóle nie słyszałem. Nie wiem, dlaczego tego nie słyszałem. Jakieś pojawiły się błędy komunikacyjne, no nieważne. W każdym razie cały tydzień potem byłem na siebie wkurwiony i zły, potem poszedłem do psychologa i stwierdziłem, że w sumie to było dziecinne. Też tam czekali na mnie moi kibice, moja rodzina, moi przyjaciele. Nie wyszedłem do nich, bo byłem tak wkurwiony, tak smutny i tak zły. Też na to jestem, zachowałem się po prostu jak taka typowa kobita, która walnęła focha, a tak nie powinno być. Jeżeli chodzi o Diablo, to kiedyś chyba dla Fansportu dawałem wywiad, tak mówiłem, rozmawialiśmy z kim mógłbym zawalczyć w tej sportowej, największej w Polsce federacji i wpadłem na taki pomysł, że w sumie Gleba bił się z Głowackim, to ja mógłbym się w sumie bić z Diablo. No i gdzieś to poszło w świat, Krzysiek podobno ten wywiad zobaczył, no i się oburzył, że co to w ogóle jest Tańcula, ja mu dam lekcję boksu i zgłosił się sam do Fame'u, że chętny jest na taką walkę. Fame oczywiście bardzo szybko to podłapał, pojechali do niego.
podpisali, czy tam nawet nie podpisali, ale dogadali wszystkie warunki kontraktu, zbili piątkę i ta walka miała się odbyć. To było, słuchajcie, trochę takie spełnienie marzeń i bardzo często jest tak w tych książkach motywujących, uważaj o czym marzysz, bo to się może spełnić i to było mniej więcej to samo. Ja tak potem, jak to do mnie doszło, ja mówię, kurwa, zajebiście, najpierw zajebiście, od razu podpisuję, ja od razu podpisałem kontrakt, wszystko biorę to, a potem tutaj myślę, kurwa, przecież to jest diablo, przecież on, jak mnie trafi, to mnie zabije. No ale zacząłem trenować, zrobiliśmy sparingi takie typowe pod tą walkę, gdzie przyszli do mnie bokserzy i kurczę, dobrze te sparingi wypadły. Bokserzy nie mogli się zbliżyć, mieli okopywaną nogę, bardzo szybko ich obalałem i wtedy nabrałem takiej mega pewności siebie, już mega się cieszyłem jednak, że ta walka będzie i wtedy się okazało, że jednak tej walki nie będzie. Diablo podobno, no przecież oficjalna wersja jest taka, że ma jakiś kontrakt, którego nie może, przez który nie może zawalczyć 3 miesiące przed kolejną walką. Tą walkę ma mieć właśnie jakoś w październiku, to ma być walka w ogóle o Mistrzostwo Świata, więc rozumiem, że dla sportowca jest ważniejsza walka o Mistrzostwo Świata niż jakaś walka z freakiem, ale to co, nie wiedział o tej walce półtora miesiąca wcześniej, podpisując czy tam dogadując kontrakt z Fame'em, to było tylko takie przykre, no i szkoda, że tak nie wyszło, bo to była mega dla mnie, no kurczę, spełnienie marzeń, słuchajcie, przecież wyjście w Tauron Arenie u mnie w Krakowie, walka wieczoru z kimś takim jak Krzysztof Diablo Włodarczyk, gdzie ja za gówniarza, tam mówię 20-letniego, oglądałem jego walki o mistrzostwo, obronę pasa mistrzowskiego z ojcem i oglądaliśmy nad ranem, kurwa, bo to w Stanach wtedy było, w Chicago, ta walka, a teraz ja bym z nim wyszedł. No to byłoby coś cudownego, coś wspaniałego, no ale niestety się nie udało. Chociaż wiadomo, nigdy nie mów nigdy. Całkiem możliwe, że to się jeszcze kiedyś gdzieś odbędzie. W biznesie nie ma się co obrażać. Myślę, że Federacja Fame o tym doskonale wie. Ja jestem chętny na tą walkę. Jak dla mnie może ćwiczyć sobie ile chcę krzychu zapasy, żeby trochę lepiej się w tym czuł. Ja i tak jestem o kilka lat w zapasach do przodu. Ogólnie po odwołaniu walki przez Krzysztofa Włodarczyka pojawił się chwilę niepokój, tak? No bo wiadomo, że jeżeli nie będzie walki z Krzyśkiem, to pewnie nie będzie walki wieczoru. Dostałem propozycję innych rywali, jeden rewanż, tylko że tak, no ta karta by już, nie karta, tylko ta walka spadłaby już z kart walk, nie byłaby walką wieczoru, tylko byłaby jakimś tam co-main eventem, albo nawet niżej na karcie. Dlatego w sumie bardzo się z jednej strony, pomimo tego, że go nie trawię i nie cierpię i wkurwił mnie bardzo ten nasz Ferrari, ale co tu dużo mówić, uratował mi walkę wieczoru, bo on jest takim nazwiskiem, nie wiem dlaczego, ale jest takim nazwiskiem w polskim świecie freak fightów, że ta walka dalej zostaje walką wieczoru, więc z jednej strony jestem na niego wkurwiony i zły, z drugiej strony tak naprawdę dziękuję, że wziął tą walkę, bo dostanie srogi wpierdol, więc to nie jest dla niego żadna korzyść, a mi zostaje dalej walka wieczoru w swoim rodzinnym Krakowie. W ogóle to byłem w mega szoku, jak już usłyszałem tą narrację, którą zaczął prowadzić Amadeusz po ogłoszeniu naszej walki, że on ma jakiś żal, że kiedyś coś tam źle skomentowałem w programie naszym komentary i on miał o to żal. Słuchajcie, no kurwa, przecież to było półtora roku temu. Od tamtej pory widziałem się z nim 60 razy, gadałem z nim 100 razy. Nigdy nie zauważyłem, że mógł mieć do mnie żal. Gadał normalnie, uśmiechał się, wszystko było w porządku. Tym bardziej byłem zdziwiony, gdy do face to face'a on jebnego i za chwilę i leci z tymi kwaterami. Ja serio byłem w szoku. No ale co? Wyszło jak wyszło, teraz konfliktu wymyślonego przez Amadeusza stał się prawdziwy konflikt i już mu nie odpuszczę. Finał tego konfliktu będzie w oktagonie i nawet nie wiem, czy się skończy w tym oktagonie, bo zobaczymy, jak się będzie dalej zachowywał. Całkiem możliwe, że to już jest konflikt na długie lata. To jest Marley? Tak. Pójdziesz z nim na kolację po walce? Na ja. Strzeli? Jak się tak chce pierdolić w ogóle? Ja nie wiem, jak ci się w ogóle chce tak pierdolić? Słuchajcie, 1 015 000, 500 000 18-latek. Dlatego ja się nie odpatrz, ja się nie odzywam, do ciebie słucham. Się nie odzywasz, bo masz dużo na sumieniu. I to o to chodzi. Nie, Łukasz? Panie kamerzysto, jak jest? Proszę powiedzieć tak. To jest przyszły zawodnik KSW. Najebie niedługo. Kogo ty to mówiłeś?
Halima Tuari? Jak to ma nazwisko? Ja nie jestem KSW, ja tam wyzwań nie mam, człowieku. Do walki zostało 9 dni. Robimy wczoraj badania wszystkie. No i wywalona kreatynina w piździec, czyli przetrenowanie. Lekarz kazał mi 3 dni nic nie robić, leżeć do góry pępkiem, no ale nie umiem, więc przyszedłem coś tam się poruszać delikatnie, tak tylko, że rozruchowy trening dzisiaj jeden, potem będę odpoczywać. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. To oprócz przygotowań do walki ja cały czas też mam rozkopaną budowę. Mamy dogadane z moim wspólnikiem Michałem, że jeden dzień jestem ja, drugi dzień jest on, żeby pilnować po prostu co się tam dzieje. No ale dzisiaj miał emergency, więc muszę znowu jechać na budowę, ale dłużej. Bo wiesz co wymyśliłem? Czołg już był na Fejmie, nie? Czy gdzieś tam był już, jak było KSW? No, wjeżdżali. No, a jak byśmy wjechali, no to Volvo może się nie zmieści, tutaj przeleć kamerą. Może się nie zmieścić, nie? Ale tamtą miniwersję wjechała dłużej. Bo nawet z ojcem twoim rozmawiałem, że trafi się taki klient jak ty, że nie będzie miał czasu kosić, to dzisiaj nie jest problem, bo zamawiasz Husqvarnę, sama ci kosi. A kto? A co to? No ale wie pan co, ale ja chcę mieć równo koło domu. 20 tysięcy. Ale panie, plus. Będzie pan kurwa w zimie, nas, dzieci na sagę będą zjeżdżać. I nie oszczędzi pan na wakacje kurwa, ten wyciąg pan mi nie zrobi. Coś pan jest poważny kurwa. Bon, wykorzysta pan bon ten. Turystyczny. Tak. Byłeś dzisiaj na tingu? Byłem. A dzisiaj już taki luźny trening, ale wszystko mnie boli, stary, żyje. Jeszcze badania robię wczoraj. No. I kurwa, zajechany jestem, kreatynina wyjebana, przetrenowany już. No, kreatynina to jest nerki, nie? Znaczy no tak, tak, no ale to jest właśnie zużycie organizmu. Jak się rozpadają mięśnie, to one zatykają właśnie i tą kreatyninę podnoszą. No i lekarz mówi, że 3 dni, żeby nic nie robić. No to proszę, taki zrobiłem lekki trening. Ale kurwa, kazał mi 3 dni nic nie robić i powtórzyć badania w poniedziałek. No to nie? Jak nie, nic nie robisz, to przyjedź tu do mnie i ja ci dam relax taki, że... Nie? Ja nie umiem nic nie robić. Nie, no nie, no widzisz, coś kosił, bo tata mówił twój, że kosić. Tak. No ja bym chciał tego gościa tu widzieć z tą kosiarką. Go nie widać było. Co kręcicie? A, tu na vloga mojego jakieś tam. Do, z walki, vlog potem. Co tam, jak tam. Co ty masz, wolne? Ja tam będzie, no gdzieś pojawia na jakieś wakacje, nie? Damian jest gdzieś w sierpnia. Sierpnia, no. Ale zleczone ma barki w ogóle. Dramat, nie mogę pływać. Wiesz, jestem gościem, o którym się plotkuje, wiesz, Krakowie. To tak trzeba wykorzystać też te. Tylko wiesz, ja nawet nie mam twarzy na Instagramie. Ludzie myślą, że to fake. Wiesz, bo dużo ludzi nie wie w ogóle, że takie ktoś ma. Wiesz, co mi chodzi. No, ale chcesz, żeby wiedzieli? Jak chcesz, żeby wiedzieli, to wiesz, kurwa. Ty mówisz i masz. Tak jak masz tego, Andrew Tate. Ty byś mógł być takim Andrew Tate'em polskim. Tak. A powiedz mi, co zrobić, żeby kurwa zaistnieć? Muszę wjechać na galę, kurwa, psikać kogoś? Ale stary, to przecież kurwa... Ja pierdolę ci mówię, to wystarczy, jak chcesz, to wiesz... Powiedz tylko słowo, a ja ci kurwa pomogę. Przy to chłopie, ja cię wciągnę, pójdziesz ze mną, myśl tu jeździł ze mną, tam jeździł ze mną, bo tylko musiałbyś ze mną pojeździć po tych wszystkich. No i tak ogólnie wygląda mój dzień. Tutaj coś do roboty, tutaj na trening, tu ze znajomymi się jakimiś spotkać, a resztę dnia dzisiaj spędzam z Natalią, a tego już nie zobaczycie. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani, no i dzieje się, stało się, wreszcie się to stało. Jestem w Krakowie,
w moim rodzinnym mieście. Tauron Arena, warka wieczoru. To już niebawem. Na razie konferencja, ale mega się jaram. Jestem po odprawie. Na odprawie oczywiście mówili, czego nie można mówić, co nawet trzeba mówić i tak dalej, i tak dalej. Nie było oczywiście mojego przeciwnika, to jest jego typowe zagranie. Nigdy się nie pokazuje, żeby wcześniej nie było, nie wiem, konfrontacji między nami. Chyba tak. Tak jakoś unika tego wszystkiego. Ja ogólnie na dzisiaj przygotowałem wejście egzorcysty. Będę przybrany w strój właśnie egzorcysty, ale ściągam go za chwilę od razu, żeby po prostu nie wyklinać i żeby ktoś nie pomyślał, że po prostu nie, żeby ktoś nie poczuł się urażony, czy tam, żeby jakieś uczucia religijne nie zostały urażone, bo pewnie będę z nim jechał jak z k***a, a nie wypada w stroju księdza tak się zachowywać, więc po prostu to będzie tylko na początku. No to pokazuj mi się ten strój. Ja kurde, ładnie mam złożony, bo ten go pomnę się. O, jest piękna koloratka, polóweczka, tu to wchodzi, pyk, pyk, pyk. Padre Arcadio Bailando! Arcadius! Kaniucula! Ty jesteś takim taką która do zasięgów leci, ty zrobisz wszystko dla zasięgów, człowiek. Przy tobie to jestem aniołem świętym. Ty jesteś aniołem? Przy tobie? Ty? Na razie odłożyłem moje marzenia aktorskie i aspiracje, bo trenuję cały czas, nie mam na to czasu. Gram tylko w serialu, ale za jakiś czas wracam do tego i znowu mnie zobaczysz więcej, większej ilości. Dobrze. Jeżeli chodzi o muzykę, dobrze. To jest po prostu moje hobby, więc ja nie wiem, czemu się z tego nabijasz. W ogóle, jaką trzeba być, żeby śmiać się z czyichś marzeń. Ciekawe, jak się będziesz z tym razem tłumaczyć. Co masz teraz, stary? Ale co masz, haluksy teraz? Co masz, urwany biceps? Jakie masz tamte? Nie trenowałeś? Jak się będziesz tłumaczyć teraz z tej przegranej? Jak ale się chłopie! Sędzia ci znowu przerwie nie walkę? Nie wiesz, kim ja jestem. Dasz mi się wypowiedzieć? Kim będziesz jesteś? Mogę ci wypowiedzieć? Powiedz! Posłuchaj mnie. Ty mówisz, że Polak nie jest Polakiem, chłopie. Ty nie wyglądasz i nie powinieneś się nazywać Polakiem. Ale stary, ty się od mojego wyglądu. Chciałbyś tak wyglądać. Dobra, daj mi się wypowiedzieć, mordeczko. Zielonego pojęcia, słuchaj. Jestem potomkiem ludzi, dzięki którym chodzisz po tej ziemi, ponieważ weszliśmy na sam szczyt góry Monte Cassino w sobotę. Co ty k***a bierzesz? Będziesz trupem. Co ty bierzesz? Będziesz trupem. Jak się będziesz tłumaczyć? Jak się będziesz tłumaczyć? Ciekawe, k***a, jak się teraz będziesz tłumaczyć? Ale chcę słuchać tych tłumaczeń. Ale ty już to, nie dam ci klepa, ty już klepiesz, chłopie. Człowieku, nie ty masz już pojęcia, przegrywasz. W tym momencie właśnie przegrywasz. Krew wojowników, którzy wyzwolili tą pierdoloną Polskę. Jesteś trupem. Jaką? Co? Ja panowie jaką proponuję, wyjdźcie tak. Na środek. To wolną Polskę, kurwa. Nasz main event. Jesteś mój. Ja nie mogę się doczekać. Zapraszam. Do publiczności. Moi drodzy, zachęcamy do kupna pay-per-view. Bo jeszcze wszyscy dają sobie prezenty, nie? Tak. Dobra. Cześć. A co wy na tym stało? Czekamy na ciebie. Na mnie czekacie wszyscy? Tak. W końcu masz main event. Słucham. 82 to jest tolerancja, nie? Nie wiem, czy będę musiał szczamańczyć jeszcze, ale co możliwe, że tak. Nie, dobra. 81 800, dziękuję. To 7 mogę się bić, 7. Wiesz, co ty zrobiłeś, człowieku? Wiesz, że masz człowieku, ty masz zaczekaj z mojej córki, ty żebym zaczął. To drugi pisałem? Zaraz cię zabiję tutaj, kurwa, rozumiesz? Zbiję cię, bo one wszyscy ty. Zobacz, to człowiek.
drodzy Państwo, teraz podkręcamy temperaturę od kilka, a może i kilkanaście, kilkadziesiąt stopni, bo czas na main event Gali Fame 19. Zaprośmy na media trening pierwszego z bohaterów tej walki. Arkadiusz Taniucula! Dziesiąty pojedynek Arkadiusza Tańculi, jeśli chodzi o sporty walki. Dziewiąty, jeśli chodzi o organizację Fame. Ostatnio porażka po bliskim pojedynku z Wiewiórem, natomiast te poprzednie walki nie mają żadnego znaczenia, bo tu chodzi o coś zdecydowanie więcej. Ten konflikt z dnia na dzień, z godziny na godzinę nabierał gęstości i naprawdę ta atmosfera jest już tak gęsta, że moglibyśmy ją kroić spokojnie żyletką. To powietrze jest tak intensywne. Wszystko znajdzie zwieńczenie już jutro podczas Gali Fame 19. Arek Tańcula natomiast skupiony na tym media treningu, aby prezentować umiejętności sportowe. Trener jest celem, są tarcze i trzeba wykonywać zadania. Ciosy proste są, kopnięcia. Arkadiusz Tańcula, dziękujemy serdecznie za media trening pierwszego z bohaterów main eventu jutrzejszej gali. Jeszcze wymiana spojrzeń, jeszcze są jakieś komentarze, są jakieś niecenzuralne gesty wymieniane pomiędzy Arkiem Tańculą a przeciwnikiem. Prosimy o wzmożoną uwagę, ochronę. Także bądźcie panowie na baczności. Czas na bohaterów walki wieczoru Gali Fame 19. Arkadiusz Tańcula. Arkadiusz Tańcula, dziesiąty pojedynek w sportach walki, dziewiąty w organizacji Fame. Pełen profesjonalizm, przywitanie, przypominamy, tutaj limit umowny, 92 kg, bez tolerancji, ile na wagę wnosi Arkadiusz Tańcula, 81,800, duży spokój, jeśli chodzi o ten limit w wykonaniu Arka Tańculi, dziękujemy Arku za tę ceremonię ważenia. Amadeusz Ferrari kontra Arkadiusz Tańcula już jutro na platformie fame.mma.tv. Moim zdaniem jest to jeden z najfajniejszych main eventów, jakie mamy obecnie w tym roku. I nie ukrywam, że ta walka i walka Shelly Gawrzosek to dwie walki, na które najbardziej czekam. Amadeusz Ferrari kontra Arkadiusz Tańcula już jutro. Do zobaczenia na Fame MMA TV lub w krakowskiej Tauron Arenie. Przechodziłem przez piekło wiele razy. Przejdę i kolejny. Co zostaniesz tym razem tam na zawsze? Zapraszam. Dobra, panowie. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Tak. Arek, mam takie ostatnie osobiste pytanie. Czy naprawdę Amadeusz nie wszedł ci do głowy ani w 1%? Nie. Walka to jest co innego. Namieszał mi w życiu, ale w głowie nie. Czy ty, Amadeusz, traktujesz to trochę jako wojnę psychologiczną też? Ja czuję się, że walczę w wyższym celu. Niektórzy mogą się z tego śmiać, ale ja się tu czuję. Ale walczę w wyższym celu. Wiesz o tym, Darku? Czy ty walczysz, Amadeusz, dla dedykacji? Tak, jest to. To komu jest dedykujesz oficjalny koniec, jest gra skończona. A wiesz, co jest najlepsze, jak cię nie znokautuję? Że już będzie po czerwonym przycisku i już nie będziesz miał gdzie wrócić. Komu dedykujesz tę walkę? Jeszcze chwila. Komu dedykujesz tę walkę? Panu Jackowi Murańskiemu, pani Asi Murańskiej i Mateuszowi. I proszę do publiki. Amadeusz Ferrari kontra Arkadiusz Tańcula jutro na Fame MMA TV. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność na arenie. Dziękuję wszystkim widzom.
Myślę, że mi się to dało tak zrobić parę razy. Tu nie ma się co udawać, że nic się nie stało, kurwa. Tak. Przyznać, powiedzieć, kurwa, stary, no. Było. Wziąć na klatę i tyle. Ciężko, no wstyd, stary, przed całą Polską, nie, wiesz? Nie, proszę. No jak no, chyba siedzisz, kurwa, ci nawet jeszcze ten debil ci tam, wiesz, to podkreśla, tak jakby był takim gościem z kościoła, że on nigdy tego, czegoś takiego nie robił i jak to, coś tam, zboczeńcu, coś tam, wiesz, to jest takie, bo on to tak na siłę, bo on też pewnie sam takie akcje robi. A w main eventie walczyć będą Arkadiusz Tańcula i Amadeusz Ferrari Roślik. Fail 19. Jesteśmy 4 godziny przed walką, jestem już na Tauron Arenie. No co, wczoraj na tym face to face to było ciężko, no ciężko się siedzi po prostu jak cię ktoś grilluje i cały czas ci ciśnie. Więc taki miałem troszeczkę słabszy humor, ale wróciłem do domu. W domu cała ekipa, moi przyjaciele, tacy prawdziwi od serca. Była Gosia, z którą w piątku kogoś wydarzy, siostra mojej Natalii, moja Natalia, Maciuś, Zamyślak, pozdrawiam. I Cypis w ogóle nawet był. Także humor od razu poprawiony, spałem w domu. Rano wstałem, zjedliśmy razem sobie z nimi śniadanko. Przyjechałem do hotelu, teraz na Tauron Arenie. Także wszystko jest dobrze, głowa spoko siedzi. Teraz tylko wejść, wygrać, zemścić się za wszystko i jadę do domu. No plan na walkę jest prosty. Będę sobie stać. Na początku się myślę, żeby się na niego rzucić po prostu. Zrobić tam 3 ciosy, zobaczyć jak on się zachowa. A tak to trzymać dystans, cały czas mu gdzieś tam nakładać presję. I stójeczka, a jak będzie tylko sposobność, że tam gdzieś się przewróci, no to wbijamy do parteru. Bo w ogóle to jestem, słuchajcie, jestem u siebie w mieście. Mieszkam tutaj od 6 czy tam niczego, od 2016, to 7 lat. Chodziłem tutaj na studia, chodziłem tutaj do technikum, także pół życia spędziłem w Krakowie, jestem z Wieliczki, czyli w sumie obok. Mam walkę wieczoru na największym tutaj obiekcie, jaki jest, także mega się cieszę. I nic mi tych planów nie pokrzyżuje, nie zepsuje mi to żadna afera. Tak naprawdę ta afera wybucha teraz, ale ja to już 1,5 roku temu przerobiłem, więc to teraz była tylko czkawka po tym wszystkim. Wy o tym się dowiedzieliście, ja to już przeżyłem. Dla mnie to już jest przeszłość. Za niedługo dla was też będzie przeszłość, bo znowu przykryje to jakaś kolejna afera, jak to w życiu bywa pewnie, nie? Ja trzymajcie za mnie kciuki, żeby to już mi się więcej nie zdarzało, żeby nie było więcej upadków. Nie jest lekko być DDA, nie jest lekko mieć tak przyjebane jak ja. Pozdrawiam. Jak jest czasem, Łukasz? Już ci mówię. 22:20. Przeszło tam. A to już lepiej to robią. Ale to super. Proszę? Mhm. To dmuchać, kurwa. Sierpy. Akurat trafili na taki etap mojego życia, gdzie ja serio praktykuję stoicyzm, stary. Czytam tego, wiesz, Marka Aureliusza, Epikteta, Senekę, wiesz. I kurwa, trafili w taki moment akurat spoko, że mogłem to przetestować. Puściłem ich kilka razy na rywa, ale na pewno to jest po 10 razy mniej niż wtedy za pierwszym razem przy Murańskich. Tak. Każdy popełnia przy błędy. Ważne, że lubi ciągać wnioski. A skąd znana luku D'Artagnan? Nie jest D'Artagnan. To jest stare połączenie Tonego Starka. A, okej. Okay. Z Jose Arcadio Moralesem. Z Jurim Bojką. I z Conorem McGregorem. Tak.
Wszystko, wszystko. I gwiazdą telenoweli brazylijskiej. No i tak, i gwiazdą telenoweli brazylijskiej, mój drogi. Co się dzieje u mnie, przecież to można napisać o tym. Przynajmniej książkę, a pewnie jakiś film. Jeszcze raz. I nie ma czegoś innego. Nie ma żadnych jakichś dram, nie ma żadnej sytuacji. Będzie się dzisiaj liczyć to, a nie to, co powiedział wczoraj na konferencji, tak? Tylko twoje zwycięstwo, uczesz nosa i zamkniesz tym wszystkim mordę, tak? To jest twój dzień. To jest twój wieczór. Zamykasz tego tą sytuacją wygraną, udowodnisz, że ty masz rację. A masz tą rację. Lewa wysoko, bo tam będzie przejmowała te cepy. Tylko to. Lewa przyjmuje ten prawy cep. Koncentracja. Wszystko na bok teraz. Teraz staje się z twardym skurwysem. Nie mięczę. Z twardym skurwysem się stajesz. Nie grasz, to się nie staje. Bo taki jesteś. Zniku niebieski. Popularny reżyser serialu Lombard, Życie pod zastaw. Celebryta i biznesmen, właściciel jednego z najlepszych rekordów w Federacji Fame. 7 zwycięstw i tylko 2 porażki. Były pretendent do pasa mistrzowskiego Fame w kategorii do 84 kg. Po nieudanym boju wraca do oktagonu i nie poddaje się w podróży o najwyższe cele. Tym razem na własnym terenie. Potencjalna wygrana dzisiejszego wieczoru na pewno zagwarantuje mu powrót do gry o pas mistrzowski. Szanowni Państwo, przywitajmy. Arkadiusz Dancula! Wciąż z uśmiechem na twarzy ja nie przestaję marzyć. Cokolwiek się wydarzy, cokolwiek zdarzy się. Cokolwiek się wydarzy, ja z uśmiechem na twarzy podążam w stronę marzeń. Nigdy nie poddam się. Jasno obrałem drogę. Cokolwiek się wydarzy, on z uśmiechem na twarzy będzie walczył do samego końca. Chociaż Ferrari razem z Jackiem Murańskim wydaje na niego wiadro wody. I te filmy od Amadeusza są bardzo mocne. Arek bardzo mocno ucierpiał w internecie, bardzo dużo stracił przez to wszystko. Natomiast teraz będzie mógł się zrewanżować. To wszystko, co mówił o nim Amadeusz i co opublikował z jego prywatnego życia, na pewno doprowadziło go do nieprawdopodobnej złości, furii, smutku. I teraz będzie miał jedyną szansę, żeby legalnie móc się zrewanżować Ferrariemu. Takie! Pamiętaj, że też te ciosy są bardzo, mają bardzo krótki zasięg, te sierpy. Są silne, ale, ale na krótki dystans. On też nie rzuca bardzo dużo. Przypatrz na ruchy Arka, tu jest cały czas lewa ręka, robienie dystansu, robienie miejsca. Tak, wiesz, Ferrari ma ręce w dole i raz na 30 sekund rzuca 2 cepy, i nie? I też to jest przez to bardzo widoczne, bo... jednomyślnie dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje...